warzywa pyszne, ach, nie zjeść ich, aż strach. Trójka przyjaciół dowie się, co z żywnością dzieje się, kiedy zamiast pyszne zjeść, w szafce zamkniesz, powiesz cześć. I choć nie trafisz za to do kozy, opowieść ta będzie pełna grozy. Ekipa Chrumasa, odcinek drugi. Zombie atakują. Uwaga, uwaga, uchol przy piłce. Sam na sam z bramkarzem i... Gol! Uchol, musisz kopać każdą szyszkę, jaka znajdzie się na drodze. Postanowiłem zostać słynnym piłkarzem. Muszę wykorzystać każdą chwilę na trening. Widzisz, karma wraca. Idzie. Dzięki, Chrumas. Nie ma sprawy. Można na ciebie liczyć. Nie to, co na niektórych. Ja po prostu... Nie mogę przestać się mądrzyć. A nie pomyślałaś, że to się nam przejadło? W zeszłym tygodniu też chciałem być piłkarzem. I mama mówiła mi, że karma jest ważna dla sportowców. Co? No i jedzenie, no, to ważne. Jedzenie, wiadomiks. Szybko! Musimy im pomóc! A nie lepiej? Świetnie. Nikt nie słucha głosu rozsądku. Będę tego żałować. Zaczekajcie! Spokojnie, to tylko ja. Chyba nie myśleliście, że pozwolę wam ratować świat beze mnie. Co tu się dzieje? Wygląda na to, że wszyscy uciekli. I nawet ciocia woźna. Nawet ona. A niech to, czyli to coś poważnego. Opanuj się, Chrumas. My tu myślimy. Cicho. Co mogła wszystkich wystraszyć? Zombie. Mało prawdopodobna hipoteza. Zombie. Tam. Nogi. Miałaś rację. Karma wraca. Co? Jedzenie. Jedzenie. Ale skąd się wzięły te wszystkie zgniłki? Oj! Możliwe, że to marchewka. Co? Dostałeś marchewkę tydzień temu? No... Jak mogłeś nie zjeść świeżej marchewki przez tydzień? Ups. Uchol. Co tam masz? Możliwe, że jabłko. Trzytygodniowe. Trzytygodniowe? Co? Jak mogłeś? O nie! Zjedzą nas! W nogi! Mamusiu, już po nas iść. A jak mówiłem rodzicom, że nie chcę iść dziś do szkoły, to nikt mnie nie słuchał. Przestańcie się mazać! Bez walki nas nie wezmą. Ja chciałem być piłkarzem, a nie karate. Chodź tu, marchewo. Skopię ci grządki. Wolelibyśmy być zjedzeni, panienko. Rzeczy samej. Chyba żartujecie. Popatrzcie na siebie. Dobrze. Nie byliśmy tacy, kiedy do was trafiliśmy. Zostaliśmy zerwani prosto z naszego sadu. Wybrano tylko najlepszych z najlepszych. Umyto, zapakowano, jak najszybciej przewieziono do szkół, do was, żebyśmy byli świeżutcy, pyszniutcy, ale wy zamiast nas zjeść, pozwoliliście nam zgnić. Cicho. Przepraszam bardzo. Chciałam tylko dodać, że ja od razu wszystko zjadłam. Wspaniale, pani doskonała. A masz jakiś pomysł, co teraz? Wybaczcie, ale do jedzenia już się nie nadajecie. Jestem bezużyteczna. Cicho. Ale na kompost będziecie w sam raz. O, i to jest myśl.
Dzięki. Nie ma za co. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. No, to co teraz? Zjadłbym coś. No co? Zgłodniałem od tego ratowania świata. Tak się kończy ta opowieść. Trzeba zawsze świeże jeść. Czy to w szkole, czy to w domu. Horroru nie życzę nikomu. Wie to chruma z Ucholme. Od tego zależy zdrowie twe. Oje. A wiecie, ile porcji owoców i warzyw dostały dzięki programowi dzieci w szkołach? Otóż 378 milionów. To 4000 wagonów.